Wstydzę się, że mieszkam w Lesznie, powiedział nam mieszkaniec oburzony stanem pasa drogowego wzdłuż Alei Konstytucji 3 Maja. Pojechaliśmy sprawdzić, jak wygląda i zobaczyliśmy wysoką trawę, uschnięte i połamane drzewa. W okresie ubiegłorocznych wakacji ten sam mieszkaniec zwrócił nam uwagę na stan zieleni wzdłuż Alei Konstytucji 3 Maja. Po naszej interwencji Miejski Zakład Zieleni zrobił porządek, ale problem wrócił jak bumerang. Przeszliśmy się wzdłuż Alei Konstytucji 3 Maja na wysokości osiedla Rejtana. No i musimy przyznać rację oburzonemu mieszkańcowi. Trawa wygląda na dawno nieprzycinaną. Naliczyliśmy kilkanaście uschniętych drzew, niektóre są połamane. Tuż przy drodze rosną krzewy, które giną w chwastach. Uschnięte drzewa, które stały w ubiegłym roku, nadal są, a przecież Aleją Konstytucji 3 Maja przejeżdża tysiące samochodów. Ich kierowcy widzą syf. Przy ławkach spacerowych rośnie wysoka lebioda. To skandal. W ubiegłym roku po interwencji telewizji Miejski Zakład Zieleni zrobił porządek i na tym się skończyło. Miały być nowe nasadzenia, a ich nie ma. Szlak mnie trafia, tym bardziej, że przejeżdżam tędy kilka razy dziennie, mówił zburzony mieszkaniec. Skontaktowaliśmy się z Joanną Nowacką, dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni. Pracownicy działają na Alei Konstytucji 3 Maja. Są obecnie na wysokości ronda Antoniny. Usłyszeliśmy wyjaśnienie. Dyrektor Nowacka zwróciła uwagę, że w tym roku dwukrotnie oczyszczano zieleń w pasie drogowym Alei Konstytucji 3 Maja. Tyle, że latem przy sprzyjających warunkach pogodowych, kiedy jest słońce i deszcz, rośliny rosną bujniej. W związku z tym w całym mieście jest nawał pracy. Zapytaliśmy o połamane i uschnięte drzewa, bo zdaniem mieszkańca od ubiegłego roku nic w tej sprawie nie zrobiono. Dyrektor zaprzecza. Były nowe nasadzenia, usuwano uschnięte drzewa. Przegląd drzewostanu odbędzie się jesienią.